Kameruję. Ja, widzę. Przywitaj się ślicznie. Siemaneczko. Takie mam włoski uznane. Siema. Witajcie wariaty, już zeskanowałem was. Taki ładny uznany, jestem jutro jedno fryca. Jest mój pomocnik Maksymilian. Siema. W dzisiejszym odcinku przetestujemy kompołdzika, który zwrócił mega moją uwagę, jeśli chodzi o szatę graficzną. Patrzcie, mamy tutaj takiego fajnego tanka. To nie wiem, był T-34, jakoś tak, ja to nie byłem nigdy znawcą czołgów, ale na pewno jeden z was pamięta, o, patrzcie. 102 strzały, więc wygląda naprawdę ten czołg. Fajnie, taki kompołdzik. Mam tutaj 102 strzały w kalibrze 30 mm. Tutaj mamy ADR-ek, żeby nie było. Tutaj mamy informację, którą stroną do widowni, oczywiście duży napis, tank, tutaj mamy taką oto adnotację, co, jak i dlaczego. Mamy też taką fajną informację tutaj u góry, która nam przedstawia, który moduł ile czasu strzela. Mam tak, nie wiem czy to pierwszy czy ostatni, ale tak, jeden moduł strzela 32 sekundy, drugi moduł strzela 30 sekund i czwarty strzela 40 sekund. To jest dość fajna taka ciekawostka według mnie. No oczywiście jak u Tropika zawsze tutaj mamy taką informację, jak to wysoko leci, rozbryt, jeśli chodzi o pociski. Cena za takiego kompołdzika to jest około 600 zł. Oczywiście jeszcze jest kodzik wiosna 2024, zapraszamy do sklepu pirofix.pl, Instagram mahony69, wszystkie ważne informacje łącznie z adresami z pirohitów znajdziecie w opisie. Jak to wygląda w środeczku? W środeczku mianowicie wygląda tak, powiem ci, to nie jest 30 mm, więc oni mieli błąd na stronie. To jest 25 mm, bo my zamawialiśmy to i to miało być 30 mm, 102 strzały i cena 600 zł, to by się zgadzało. A na chwilę obecną za 102 strzały 600 zł, no to jest trochę drogo. Trochę drogo według mnie, no ale jeszcze jak wrócę do domu, to tam postaram się sprawdzić podczas montażu, czy faktycznie to ta cena wygląda. Tutaj masz czas nawet opisany. Tak, no i tutaj wiadomo, strzały proste, strzały kątowe. No i tutaj macie, według mnie tu by się zmieścił jeszcze jeden rząd. Zobaczcie jakie tu są dziury. Między tymi dziurami po prostu jest karton. Jest to dość duże dziury, to na około centymetra, 2-3 cm, więc śmiało by jeszcze jeden rząd rurek się zmieścił. Ale w tym momencie tak, kompołdzik byłby troszeczkę krótszy. Według mnie to nie byłby żaden problem, jeśli on byłby krótszy, na przykład o te 3-4 cm. Jeśli chodzi o cenę, to raczej by nie miał dużego na to wpływu. Ewentualnie można byłoby dać jeden rządek więcej, no ale wtedy nie byłoby rudy 102, tylko byłoby raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rudy 110 byłoby, no to już jest nie tak. Więc nie mój syn, nie moje małpy, ja wyraziłem tylko swoją opinię. Rok produkcji 2022. Co mogę jeszcze na ten temat powiedzieć? Gramatura, to już czasy podałem, panie Maksik. Gramatura 1269,7 gram NEC-u, kategoria F2. Każdy z tych modułów posiada, a tu właśnie nie ma zapisane, ile każdy z tych modułów posiada, dziwne, bo jeśli masz 1200, no to ponad 400 gram jeden moduł posiada, żeby to było F2. No to dobra, kod produktu TB415, tu instrukcja jak prawidłowo tamtego, szmery, tutaj kod QR, ale po co wam kody QR, jak u grubego zaraz zobaczycie jak to wygląda w rzeczywistości. No i tyle, Instagram Mahony69, Maxio Power, uwaga na tą szybę, bo ona pęka, ja sobie tak tą kostką rzucam. No dobra, zobaczymy. Jak to mówiliśmy, przez kogo? Gruby się położył pijany i szyba po prostu pękła, przyznaję się, bez bicia, z ręką na sercu. Tu jest serce. No dobra, to byłoby na tyle. Ty, co to jest za zamówienie? Rakietnica. No to Natalia jedna. Schowała. To Natalia schowała, a potem jest, a potem jest. Wypytywanie, gdzie jest moja paczka, tak, gdzie jest tak. Moje zamówienie. No dobra, to byłoby na tyle. Opowiem wam ciekawostkę. Maksio ma suche majty i pływa na dnie morza. I tym pięknym akcentem. Jakie było nawiązanie do tego odcinka? Żadne. Ale będzie może 8 minut i więcej reklam do pierdziele i gruby będzie bogaty i w ogóle ja... No, może się podzieli. Pamiętajcie o udostępnieniu tego filmu, niech ta pirotechnika w tym naszym polskim kraju nie zanika, bo coraz gorzej jest z tymi fajerwerkami, to po prostu nie dość, że YouTube, Facebook, wszystko zaczyna banować tą pirotechnikę, więc tam wiecie, no możecie jakieś udostępniać, wiecie, trzeba te nasze tradycje pielęgnować, tak jak w Hiszpanii, a nie w Polsce, tylko zbanować, zamkniemy się tylko w czterech ścianach i jedynie co będziemy usłyszeć to
Oh, let me dogs out. Bo, 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 bo. I tym pięknym akcentem. A miniaturka, może być jaka taka miniatureczka. O, Maciu, dawaj tym kaczyłem. Wyglądamy jak dwa czuby, ale co tam? Trudno. Gdzie jest kaczorek? Kaczorek ciągnie druty. Tak. Ja zastępuję kaczorka. Żeby to nie zabrzmiało dwuznacznie, kaczorek pracuje przy światłowodach, ciągnie druta od firmy do firmy, od studzienki do studzienki. Tak. Żeby to, no a jak to się mówi, ciągnie światłowód, ciągnie druta, ciągnie kabla. Jakby to nie zabrzmiało, pracuje. I to się liczy. Żadna praca nie hańbi. Odpalaj tanka. Odległość około 50 metrów. Tank od Tropika. Zobaczymy, czy będzie klepocik, czy nie. Patrz, jak Maksiu biegnie jak sarenka. No i dobra, 25 mm. Na razie ładna. Rokacik ładny. Takie dobre 25 mm. Nie ma zoomka. Nie ma zoomka. To była chyba pierwszy moduł musiał być. Spokojna jest. O! Takie salutki z migotaniem. Tak, taki fajny pokazik, powiem wam. Nie za długa, nie za krótka. Tak, taki, ile ona z półtorej minuty strzelała, taki pokazik. Ona cała miała 25 metrów? Tak, cała 25 to była. Powiem wam, nie najgorsza, nie? Nie było tu takiej jakiejś lipy, że coś dziadowskiego było. Taka delikatna, spokojna, strzelała jak te 25 mm, końcóweczka rewelacyjna, fajnie dynamiczna. Zasługuje na takie 8 z dużym plusem. To tyle. Dobra, trzymajcie się, nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę, udostępnieniu. Pozdro.